Cześć, witajcie w piątym dniu OSUM awesome Week Online. Dzisiaj w piątym dniu powiemy sobie o certyfikacji chmurowej Amazon Web Services. Ja nazywam się Michał Karski, pracuję na co dzień w Cloud Team jako Chief Cloud Architect. Jestem również autoryzowanym instruktorem Amazon Web Services, stąd moja obecność dzisiaj i chęć wprowadzenia Was do tematyki certyfikacji AWS. Rozpoczniemy sobie od przeglądu, krótkiego, szybkiego przeglądu dostępnych certyfikatów, później zajrzymy sobie do kilku wybranych certyfikatów, bliżej im się przyjrzymy, zobaczymy jak może wyglądać przykładowe pytanie na egzaminie przy podejściu do tegoż certyfikatu. Następnie kilka istotnych informacji dotyczących przygotowań, krótko rzecz ujmując, jak się przygotować, żeby zdać, jak wygląda sam egzamin, jego mechanika, pytania, zadania, które w nim występują, jak wygląda proces rejestracji oraz konieczny proces recertyfikacji. Tak jak wspomniałem, rozpoczynamy od krótkiego opisania ścieżek certyfikacyjnych Amazon Web Services. One należą, jak widzicie, do czterech różnych grup. Mamy grupę Foundation, or foundational, czyli grupę, w której znajduje się zasadniczo tylko na razie jeden egzamin, to jest egzamin o nazwie AWS Certified Cloud Practitioner. Jak sama nazwa grupy wskazuje, jest to wstępny egzamin, dość szeroko zaadresowany do dość szerokiej grupy osób, które chcą potwierdzić swoją wiedzę w zakresie budowy i podstawowych funkcji Amazon Web Services. Następnie macie tak role-based certification, czyli certyfikaty oparte o rolę. Role, role architekta, role operations oraz role, role developer. Tam znajdują się dwa poziomy: poziom associate, łatwiejszy oraz poziom professional. Jeżeli mówimy o poziomie professional, to architekt ma swój dedykowany egzamin, natomiast dla rule operations oraz developer jest wspólny egzamin DevOps Engineer. To jest ten wyższy, jeszcze raz podkreślam, poziom professional. Mamy również grupę egzaminów tak zwanych Specialty. Do nich należą egzaminy, znowu jak sama nazwa wskazuje, już bardzo specjalistyczne, chociażby takie jak Security, chociażby takie jak Advanced Networking, Database, Machine Learning, gdzie macie udowodnić swoją wiedzę już bardzo taką, powiedziałbym, zawężoną do konkretnego tematu chociażby do tych które przed chwileczką wspomniałem i to jest słuchajcie egzamin który poziomem trudności zrównany jest z poziomem professional czyli to już jest egzamin trudny wymagający większego doświadczenia dłuższego doświadczenia w Amazon Web Services no już tak jak wspomniałem w tym wąskim obszarze tematu, do którego podchodzimy. Tak wyglądają te ścieżki na dziś. Oczywiście, czy one za kwartał rok nie będą wyglądały inaczej, trudno powiedzie, powiedzieć, trudno przewidzieć. Dlatego zanim zaczniecie się przygotowywać do jakiegokolwiek egzaminu, bardzo istotne jest, aby zaglądać na stronę właśnie awsamazoncom certification slash coming soon. Bo tutaj są informacje dotyczące ewentualnie. Zapowiadanych nowych egzaminów, czyli czego spodziewamy się nowego w najbliższym czasie, albo i takie sytuacje również się zdarzają, ostatnio taka sytuacja miała miejsce informacje o tym, iż pewne egzaminy mogą zostać usunięte. Mamy informacje o tym, że dany egzamin tego i tego dnia jest usunięty z listy dostępnych egzaminów i certyfikacji Amazon Web Services. W związku z tym wydaje mi się, że zbyt wielkiego sensu przygotowania na przykład nie będą już miały. No dobrze, to zajrzyjmy sobie szczegółowo do kilku wybranych egzaminów Amazon Web Services i powiedzmy sobie troszeczkę więcej na ich temat. Rozpoczynamy od tegoż bardzo popularnego egzaminu AWS Cloud Practitioner, Certified Cloud Practitioner. Pamiętacie, on należy do tej grupy Foundational, czyli rzeczywiście jest egzaminem dość prostym, skierowanym do bardzo szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Niekoniecznie dla osób czysto technicznych. Jak najbardziej jest to egzamin, który spokojnie po odpowiednim przygotowaniu będą w stanie zdać osoby zajmujące się sprzedażą, finansami, gdzieś tam blisko IT, bo taka jest jego rola, aby udowodnić, że macie wiedzę dotyczącą skutecznego, ogólnego zrozumienia skutecznego wykazania ogólnego zrozumienia chmury AWS. Wiecie, jak ona jest zbudowana, jakie tam są usługi, jakie te usługi mają przewagi nad ewentualnym wykorzystaniem podobnych on czyli dość ogólny, niespecjalnie techniczny egzamin, do którego, jeżeli poświęcicie pełne 8 godzin przygotowań, to sądzę, że większość będzie w stanie zdać. No może wybrane osoby, które kompletnie nie miały wcześniej do czynienia z Amazon Web Services, będą potrzebowały kilku dni przygotowań, ale nie sądzę, aby zajęło to więcej czasu. Jak może wyglądać taki egzamin już konkretnie, jeżeli chodzi o pytania, próg zaliczenia? Widzicie, pytanie jest 65, macie tutaj 90 minut. Pozwoliłem sobie oznaczyć te 90 minut gwiazdką. W dalszej części naszego spotkania, kiedy będę informował, w jaki sposób się rejestrować na egzamin, powiem, jak ten czas rozszerzyć. Wasz, zakładam, podstawowym językiem nie jest język angielski, raczej polski, jeżeli jesteście na moim webinarze w języku polskim prowadzonym. Więc jeżeli angielski jest Twoim drugim językiem, to w Amazon Web Services przysługuje Ci dodatkowe 30 minut i jeżeli w odpowiedni sposób, to oczywiście sobie zarekwestujesz przed podejściem do egzaminu. Egzamin kosztuje 100 dolarów i składa się wyłącznie z pytań. Nie ma tam żadnej praktyki. Praktycznej części. Są to albo pytania wielokrotnego wyboru, albo wielokrotnych odpowiedzi, czyli albo jedna poprawna odpowiedź z wielu, albo dwie poprawne odpowiedzi również z kilku, które się tam znajdują. Zdawać można online, zarówno w Pearson View, jak i w PSI. Zakładam, że zdawanie on-site w ośrodkach szkoleniowych to dzisiaj raczej trudne zadanie. Także egzamin spokojnie możliwy do zdania online. No i jak już na to pozwoli nam. Szalejąca pandemia, to również o środkach on-site, jeżeli ktoś preferuje taką formę zdawania. Próg zaliczenia 700 na 1000 punktów, czyli jak widzicie około 70%. Ja mówię około, później będę tłumaczył jeszcze mechanikę egzaminu i zobaczycie, że te procenty nie są tak bardzo oczywiste i bardzo prosto wyliczalne. Ale tutaj, zakładając, że udzielicie 7, 8 na 10 poprawnych odpowiedzi, wszystko powinno pójść. Okej. Okay. Jak może wyglądać przykładowe pytanie? Zobaczcie, which component of the AWS Global Infrastructure does Amazon Cloudfront use to ensure low latency delivery? Bardzo proste pytanie, jeżeli tylko ktoś ma podstawowe pojęcie dotyczące, jak zbudowana jest globalna infrastruktura Amazon Web Services. Jeżeli tylko taką wiedzę macie, będziecie od razu wiedzieli, wiedziały, że Edge Locations to jest ten element globalnej infrastruktury Amazon Web Services, który wykorzystywany jest przez CloudFronta. Nikt nie pyta tu o konfigurację Cloudfronta, o szczegóły konfiguracji Cloudfronta. Pytanie jest tylko o tym, czy wiecie, że to znajduje się w Edge locations. Nic więcej, nic mniej. Kolejny egzamin, który opisujemy, słuchajcie, to AWS Certified Solution Architect Associate, czyli pierwszy egzamin w ścieżce w roli architekta, architektki. Bardzo popularny egzamin, według mnie, według mojego bardzo subiektywnego odczucia po wielu latach prowadzenia. Czy to szkoleń, czy również no, zarządzania ośrodkiem egzaminacyjnym, to najpopularniejszy certyfikat Amazon Web Services. Nasi studenci, studentki najczęściej wybierają właśnie ten egzamin jako swój pierwszy egzamin. Nie bez przyczyny, nie bez powodu. To jest egzamin, który sprawdza, znowu, wydaje mi się, bardzo potrzebną wiedzę, którą później wykorzystasz. Niezależnie od tego, czym tak de facto w kontakcie z Amazon Web Services będziesz się zajmował, czy zajmowała. Architekt to ktoś, kto zna best practice, najlepsze praktyki Amazon Web Services w zakresie projektowania i budowania rozwiązań w oparciu o infrastrukturę Amazon Web Services i usługi Amazon Web Services. Stąd też nieważne, czy ja później będę bardziej siedział w tej części bazodanowej, czy w części związanej z Security, czy w części związanej z sieciami. Nadal uważam, że powinienem mieć tę wiedzę podstawową i to jest jakby certyfikat, tę wiedzę podstawową w zakresie implementacji usług Amazon Web Services sprawdzający. Jak trudno go zdać? No Amazon mówi, czy rekomenduje tutaj co najmniej roczne doświadczenie z Amazon Web Services. Jeżeli to roczne doświadczenie masz, super, nadal zajrzałbym do Exam Guide, ja jeszcze o Exam Guide będę wspominał później, żeby zobaczyć, jakie dokładnie tam tematy się znajdują i, i czego mogę się spodziewać. Natomiast jeżeli startujesz z, 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 z swoją przygodę z Amazon Web Services, absolutnie nie jesteś na straconej pozycji. Według mojej oceny, po znowu paru latach doświadczenia w wprowadzeniu szkoleń i przygotowywaniu studentów do, do podejścia do tego egzaminu, no to taki solidny kwartał przygotowań to jest pewnie to rozsądne minimum. Oczywiście no, zależnie od tego, ile jesteś w stanie czasu poświęcić no, w każdym tygodniu na, na przygotowanie. Jeżeli tego będzie więcej, to ten kwartał może wystarczyć. Jeżeli tego czasu nie masz ze względu na inne zobowiązania, no to pewnie może bliżej pół roku byłoby potrzebne do tego, aby się do tego egzaminu solidnie Dobrze przygotować. Egzamin, jak widzicie, trwa 130 minut, czyli te pytania są dłuższe, dlatego i czasu jest więcej. Również ten egzamin możecie sobie przedłużyć przy odpowiedniej rejestracji. Składa się z 65 pytań i są to również pytania wielokrotnego wyboru lub wielokrotnych odpowiedzi, czyli nie ma tutaj części praktycznej. Kosztuje 150 dolarów. No i ten próg zaliczenia ma na poziomie, widzicie, około 720 punktów na 1000. Stawać go można również bez problemu online. No Przykładowe pytanie wygląda tu już zdecydowanie w sposób bardziej złożony niż przykładowe pytanie na egzaminie Foundational. Nie ma tu już ogólnego pytania o tym, ok, a gdzie tam Cloudfront, czy jaki element infrastruktury Cloudfront wykorzystuje do swojego działania, tylko konkretne pytanie o zrozumienie funkcjonowania usług Amazon Web Services i odpowiedni ich dobór dla rozwiązania problemu, który jest tutaj przedstawiony. Jak widzicie, problem jest taki, iż firma aktualnie skoduje dane w on-premise na lokalnych dyskach, i Chief Technology Officer chciałby zmniejszyć koszty sprzętu, skodując część danych w usłudze S3, ale ma taki wymóg, iż nie chce wprowadzać modyfikacji do aktualnych aplikacji. No i dodatkowo jeszcze chciałby, aby te często wykorzystywane dane znajdowały się Lokalnie. Okej? Okay. Mamy więc cztery propozycje. Odpowiedzi, to jest pytanie, w którym jedna z nich jest poprawna, no i cztery różne usługi, albo dwa razy powtarza się ta sama usługa, ale w różnej konfiguracji, i my musimy wiedzieć, no która będzie spełniała podane tutaj wymogi. Czy jest to SFTP client, czy jest to data sync, czy jest to storage gateway wdrożony w trybie volume gateway, ale w trybie cached mode, czy stored mode. Tak i to, no, wiedząc, znając te usługi, wiedząc w jaki sposób one funkcjonują, musimy wybrać tę, która będzie najlepsza dla spełnienia wymogów, które Chief Technology Officer tej naszej firmy przedstawionej w pytaniu założył. No, oczywiście, jeżeli mówimy o spełnieniu tych wszystkich wymogów, odpowiedzią poprawną byłaby to odpowiedź B, czyli Storage Gateway w trybie Volume Gateway jako Cached Volume. On rzeczywiście składowałby dane w usłudze S3, natomiast dane często wykorzystywane znajdowałoby się nadal po stronie on-premise, dlatego pracowałoby to w trybie cached volume. Drugi, słuchajcie, certyfikat, który jest tutaj opisany, to certyfikat developer associate, czyli również pierwszy ze ścieżki, tym razem programisty, programistki, znajdujący się na poziomie associate, czyli dokładnie tak jak przed opisywaliśmy sobie architekta. On jest bardzo podobny, gdyby spojrzeć w listę tematów, troszkę inaczej będą te pytania, powiedziałbym troszkę gdzie indziej będzie ten ciężar położony, tak? ponieważ znowu pytania to będą pytania o usługi Amazon Web Services. Absolutnie nie spodziewajcie się tutaj pytań o wykorzystanie konkretnych języków programowania. Nikt na egzaminie Developer Associate nie będzie sprawdzał Waszej wiedzy programistycznej. Nikt nie będzie pytał o to, w jaki sposób z wykorzystaniem języka X, Y czy Z zaimplementować określoną funkcję. Raczej, a może nie tyle raczej, co wprost, będziecie Tutaj pytanie, jak wykorzystać usługi Amazon Web Services do tego, aby osiągnąć określone cele przy budowaniu aplikacji wykorzystującej, wykorzystującej AWS. Również tutaj zalecenie jest, aby mieć ten rok doświadczeń albo znowu, według moich doświadczeń, co najmniej kwartał przygotowań. I zaglądając do opisu już konkretnego egzaminu, widzicie, że znowu on tutaj wygląda bardzo podobnie do tego architekta SOS i ta sama liczba pytań, ten sam. Poziom zaliczenia, taki sam czas trwania tego egzaminu. Również nie ma tutaj części praktycznej, również są to pytania wielokrotnego wyboru lub wielokrotnych odpowiedzi. Jak zobaczymy przykładowe pytanie, oczywiście nie będę go całego czytał, to widzimy, że znowu ono może wyglądać dość podobnie jak na egzaminie architekta, ale ten ciężar jest położony bardziej na budowanie aplikacji czy rozwiązań. No i pytanie, czy my wiemy, w jaki sposób odpowiednią usługa, Amazon Web Services dla zbudowania takiego rozwiązania należałoby wykorzystać. Co dokładnie to pytanie akurat przedstawia? Developer czy programista, programistka buduje aplikację, która przekształca pliki tekstowe do, pliku, do plików PDF. No i one są zapisywane do bucketu S3 przez aplikację, no i my musimy je Przeczytać, skonwertować i zapisać do, do, do PDF-a z wykorzystaniem usługi serverlessowej AWS Lambda. No i tu jest bardzo konkretne pytanie. Which actions should the developer take to ensure that Lambda function has the correct permissions? No czyli tak, nikt nas tutaj nie pyta, jak widzicie, o kod tej Lambdy, tylko jesteśmy zapytani, czy ty wiesz, w jaki sposób ta Lambda powinna być skonfigurowana aby mieć pewność, że będzie posiadała niezbędne uprawnienia do tego, aby wykonać zadanie, które przed nią tutaj postawiono. No i tu oczywiście, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek budował jakąkolwiek aplikację serwelesową z wykorzystaniem Lambdy, to będzie wiedział, że potrzeba jest utworzenia tak zwanej Lambda Execution Role za pomocą Identity and Access Managementu no i wykorzystać należy następnie tęże rolę. Z odpowiednio skonfigurowaną polityką, a ja jej mową, przy konfiguracji lampy. Czyli jeszcze raz, nie tyle pytanie o, o, o umiejętności programowania, a raczej pytanie o umiejętność wykorzystania i odpowiedniej konfiguracji usług Amazon Web Services w kontekście budowania aplikacji. Słuchajcie, kolejny temat. Jak zdawać, żeby zdać? To są oczywiście moje bardzo subiektywne podpowiedzi dotyczące przygotowań, czy już samego procesu zdawania egzaminu. Wydaje mi się, że na podstawie długiej mojej historii zdawanych egzaminów i również przygotowań dziesiątek, setek pewnie studentów, może i nawet więcej, do zdania, mam pewne tutaj sugestie, które mogą Wam pomóc, więc w najbliższych minutach tym właśnie się zajmiemy. Pierwszy bardzo istotny punkt. Poznaj dokładną zawartość swojego egzaminu. No, trudno będzie się przygotowywać, jeżeli nie wiecie, jaki jest zakres tego egzaminu i czego można się tam spodziewać. Dlatego też, na stronie internetowej Amazon Web Services poświęconej certyfikacji, albo już konkretnie na stronie opisującej konkretny egzamin, zawsze znajdziecie coś, co nazywa się Exam Guide. Aktualnie na moim ekranie to, co widzicie, to widzicie opis egzaminu Solution Architect Associate, no i tak jak wspomniałem, link do egzam guide opisującego ten konkretny egzamin w tej konkretnej wersji. Ja oczywiście nie będę prezentował całego egzam guide'a, bo nie, nie, nie ma tutaj na to przestrzeni, nie, miał, nie, byłoby to, nie miałoby to zbyt wiele sensu. Natomiast zaglądamy do tej najistotniejszej jego części. Tam oczywiście znajduje się szerszy opis, ile trwa ten egzamin, jaki jest próg zaliczenia, czyli wszystko to, o czym wspominaliśmy. Ale ta część, która nas interesuje, no to jest właśnie część opisująca domeny egzaminu, czyli jakie tam są grupy pytań w egzaminie, jaki procent egzaminu one stanowią. tak? Widzicie, tutaj macie design, resilient architecture 30%, tak? design, high performing architectures, 28% i tak dalej. I konkretne jakie tematy w te działy wchodzą, czyli czego powinienem się, czy powinnam się spodziewać. Mając tę wiedzę, no znacznie łatwiej będzie Wam dobrać odpowiednie metody dotyczące no, samego procesu przygotowania. No i opcji jak zwykle jest wiele. Opcja pierwsza, możecie, ja to bardzo jasno tutaj podkreślam, bo różnie wędoży do tej kwestii podchodzą, nie jest to element, który jest wymagany. Możecie skorzystać z oferty autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Amazon Web Services, takich na przykład jak Cloud Team, w którym ja mam przyjemność być jednym z wielu instruktorów, którzy prowadzą szkolenia. No i my na autoryzowanych szkoleniach, czy w trakcie autoryzowanych szkolenia Amazon Web Services, wydaje mi się, że w sposób taki naprawdę bardzo przyspieszony, Rzetelny i skuteczny. Jesteśmy w stanie Was do zdania takiego egzaminu przygotować. Opcja numer dwa to nauka samodzielna. I absolutnie ja nie będę w żaden sposób twierdził, że to jest opcja gorsza. Na pewno jest to opcja wymagająca znacznie większej inwestycji czasowej. Ja bardzo często mówię, kiedy ktoś trafia do nas na szkolenie, że no de facto kupujesz od nas a, a, no faktycznie nasze doświadczenie, wiedzę z projektów, ale przede wszystkim kupujesz. Wiedzę no, w sposób dostarczoną w sposób bardzo skondensowany, i tym samym oszczędzasz czas. Z reguły szkolenia Amazon Web Services trwają trzy dni. To są trzy bardzo intensywne dni, w trakcie których no, wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w stanie solidnie Was przygotować. Kiedy uczysz się samodzielnie, no, to raczej nie będą to trzy dni, raczej będą to tygodnie lub miesiące. Więc jeżeli ten czas masz, to super. Jeżeli go nie masz i masz pracodawcę, który jest w stanie zainwestować w Twój rozwój w twoje szkolenie, to możesz skorzystać z opcji pierwszej. Ta samodzielna nauka to oczywiście przede wszystkim cała masa zasobów online, która jest dostępna, czy na YouTube, czy właśnie to nadal wrócę do YouTube, na sesjach ReInvent poprzednich lat, czy sama dokumentacja Amazon Web Services. To są elementy, które oczywiście bardzo skutecznie was przygotują, ale tak jak wspomniałem, tego czasu będzie potrzebne trochę więcej. Jeżeli mówimy o tej ofercie autoryzowanych ośrodków szkoleniowych, ja pozwalam sobie oczywiście z tych powodów przedstawić ofertę Cloud Teamu, bo Cloud Team reprezentuje, są również inne ośrodki szkoleniowe, czy w Polsce, czy, czy, czy w Europie, czy na świecie. One prezentują dokładnie tę samą treść szkoleń. My, tak jak wspomniałem, w Cloud Team w trakcie szkoleń autoryzowanych, które prowadzimy, De facto, gdzieś tam łapiemy Was za rękę i krok po kroku tutaj jest pokazana właśnie ścieżka przygotowania do egzaminu AWS Certified Solution Architect Associate. Krok po kroku Was do tego egzaminu przygotowujemy. No, na końcu upewniając się, że wszystko poszło dobrze i egzamin zaliczyłyście, zaliczyliście. Słuchajcie, bardzo istotny kolejny punkt w Waszych przygotowaniach zdobądź wiedzę praktyczną. I to jest nawet coś, co ja bardzo mocno rekomenduję po autoryzowanym szkoleniu u nas. To znaczy mówię, ok, fajnie, trzy dni minęły, dostarczyliśmy super skondensowaną porcję informacji, ale... Zanim ruszysz na egzamin, to jeszcze troszkę poklikaj, jak się to kolokwialnie mówi. No i teraz gdzie poklikać? Gdzie ja mogę to praktyczne doświadczenie zdobyć? Zwłaszcza ważne chociażby przy takim egzaminie jak egzamin w roli operations sysops. No tam ta wiedza, to doświadczenie, wiedza praktyczna jest sprawdzana w sposób dość skuteczny. Przede wszystkim no najfajniej byłoby, gdybyś miała możliwość, gdybyś miał możliwość pracy w projektach wykorzystujących Amazon Web Services. No, takiego doświadczenia trudno przecenić, więc jeżeli masz taką możliwość, super korzystaj. Jeżeli nie masz, a bardzo często nie masz możliwości pracy jeszcze w projekcie związanym z Amazon Web Services, to skorzystaj sobie z 12-miesięcznego free tier. Pamiętaj, że rejestrując nowe konto Amazon Web Services, pewien poziom wykorzystania pewnych usług jest darmowy. No i ten, że sposób jest absolutnie fajną metodą na to, aby sobie samemu spróbować gdzieś poklikać w danej usłudze, spróbować zrozumieć w jaki sposób ona działa i w kilku różnych scenariuszach ją wykorzystać. Jeżeli tutaj nie czujesz się zbyt bezpiecznie, to znaczy obawiasz się, że może przekroczysz te limity free tier albo no nie masz pomysłu jak skonfigurować daną usługę w jakimś takim scenariuszu, który byłby później możliwy do wykorzystania gdzieś w produkcyjnym rozwiązaniu, czyli nie masz takiego pomysłu na scenariusz twojego, twojego hands on laba, to możesz skorzystać z komercyjnej oferty. Na dzisiaj cały czas jeszcze jest to oferta firmy Quicklabs. Pod adresem www.wiklaps.com, a nie na przykład cloudteam.wiklaps.com. Mówię tu do osób, które były u nas na szkoleniu i tak na szkoleniu my wykorzystujemy taki deployment Quicklapsa pod właśnie urlem Cloud Team. Nie, nie ten, tylko dokładnie ten dostępny pod www.wiklaps.com. Jak tam założysz sobie konto, to możesz skorzystać, tak jak wspomniałem, to jest zewnętrzna firma z komercyjną ofertą laboratoriów w których wydaje mi się jeżeli się nie mylę nie trzymajcie mnie tutaj za słowo bo nie sprawdziłem tego dzisiaj czy wczoraj za 55 dolarów miesięcznie macie możliwość nielimitowanego dostępu do ponad 100 laboratoriów Amazon Web Services nielimitowanego to rozumiem że możecie każdy z tych stu laboratoriów uruchomić sobie wielokrotnie przejść, sprawdzić może jeszcze raz, i w ramach opłaty tej subskrypcji zawarte jest wszystko, czyli no zarówno dostęp do tej platformy i scenariuszy laboratoriów, ale również, co dla niektórych jest bardzo ważne, wręcz kluczowe, same opłaty Amazon Web Services, czyli nie korzystacie tutaj z własnego konta Amazon Web Services, z prywatnego, firmowego nie. Jakby wewnątrz laboratoriów dostajecie tymczasowe konto, i jakby w ramach tej opłaty już jest wszystko. Więc jeżeli te 55 dolarów, słuchajcie, sobie zainwestujecie, czy może wasz pracodawca zainwestuje i intensywnie wykorzystacie w ciągu, w ciągu powiedzmy, nie wiem, miesiąca przygotowań, czy dwóch miesięcy przygotowań, no może miesiąca byłoby dobrze się zmieścić, no to przez kilkanaście, kilkadziesiąt labów za te fixed 55 dolarów jesteście w stanie przejść. Wydaje mi się bardzo e, e, przydatna e, forma przygotowania do egzaminu Amazon Web Services. Bardzo ważny kolejny punkt. Bądź sprytny czy sprytna przy rejestracji. Ja o tym wspominałem, iż rejestrując się na egzamin, macie możliwość skorzystania, nazwijmy to, z promocji English as a Second Language i jeżeli wybieracie sobie właśnie ten ESL, czyli English, English as a Second Language, macie dodatkowe 30 minut. Fajne, bo wystarczy to zrobić raz. Raz na waszym koncie certyfikacyjnym Amazon Web Services. Jak sobie to raz zarequestujecie, ja tu pokazuję krótko, jak to się robi. Klikacie po zalogowaniu request exam accommodation, wybieracie sobie właśnie z listy, tam długiej, długiej listy tych special accommodations ESL plus 30 minutes, a praktycznie od razu dostajecie na to zgodę i, i tyle. A praktycznie zapominacie o tym, że to jest, ponieważ później już w trakcie rejestracji na egzamin nie trzeba nic robić. To będzie gdzieś pokazane, że tak macie dodatkowo ekstra 30 minut przy podejściu do egzaminu na Amazon Web Services. Wydaje mi się, że warto. Po co się stresować szybko upływającym na egzaminie czasem? Lepiej ten egzamin skończyć jeszcze z jakimś dużym marginesem wolnego czasu. Tak jak mówię, zajmuje kilka minut, aby, albo w zasadzie to kilkadziesiąt sekund, aby sobie to zarequestować, więc warto, warto to zrobić. No, punkt piąty, kolejny. Już tutaj ja proponuję, aby zrobić to kilka dni przed egzaminem, przejrzyj sekcję FAQ, czyli Frequently Asked Questions dla wybranych usług Amazon Web Services, tych, które są ściśle powiązane z, twoją, z Twoim egzaminem. Wspomniałem wcześniej o Exam Guide. Exam Guide opisuje, no, czego na egzaminie należy się spodziewać. Może nie tyle wprost opisuje nazwy usług, ale z tych tematów te usługi wprost wynikają. Jak już zostało wam, dzień, dwa do egzaminu. To, moją rekomendacją jest OK, dobrze. Global Accelerator, nie pamiętam do końca wszystkich jego właściwości. No to zajrzę sobie do tej sekcji FAQ tak? i w taki super skondensowany sposób, w ciągu pewnie kilku minut. Jeszcze raz przypomnę sobie, co to jest, jak to działa, ile to kosztuje, jakie to ma tam specyficzne, takie najczęściej wykorzystywane funkcje. No i w związku z tym, to, to, to moim zdaniem jest taki fajny sposób na ostatnią powtórkę. No, i już krótko mówię, dzień, dwa, trzy, cztery dni przed egzaminem warto to sobie zrobić. W trakcie egzaminu, no również warto być sprytnym, żeby zdać, prawda? No, i ta moja rekomendacja jest rekomendacją, którą ja już, jeżeli tak to mogę nazwać, sprzedaję od wielu lat. Sam z niej korzystam i wydaje mi się, że to działa naprawdę dość fajnie. A ta moja rekomendacja to metoda trzech przejść. Przejść. Trzech przejść w trakcie egzaminu, w trakcie których korzystacie z wolności, swobody, którą Wam Amazon daje, to znaczy z możliwości powrotu do pytań, które już wcześniej były Wam wyświetlone, zaprezentowane, czy nawet na które udzieliłyście, czy udzieliliście już odpowiedzi. Nie ma tutaj takiego trybu, że OK, udzieliłaś odpowiedzi, nie możesz już wrócić. Możesz spokojnie wrócić, i dzięki temu ta metoda trzech przejść, jakby jest możliwa do realizacji. Co ona oznacza? No, ona oznacza, że jeżeli ja mam tam 65 pytań, powiedzmy, tak, to. W pierwszym moim podejściu ja skupiam się wyłącznie na pytaniach prostych. Krótkich, prostych, niezbyt długich, niezbyt skomplikowanych, takich, które nie wymagają ode mnie zbyt długiego e, e, trwania przy jednym pytaniu. Cel jest jeden. Uniknąć scenariusza, który mimo tych dodatkowych 30 minut, niektórym mógłby się przytrafić, w którym słuchajcie, nie dochodzicie do samego końca. To znaczy gdzieś tam na pytaniu numer, nie wiem, 50 kończy się czas. Zostało 15 do końca, 50, ok, udało się zrobić, 15 zostało nieodpowiedzianych. No i szanse na sukces, powiedziałbym, drastycznie maleją, bo w tych 15 pytaniach, które zostały, na które już nie macie czasu ze względu na zbyt dużą inwestycję czasową w poprzednie 50, bardzo prawdopodobne, że kilka z nich pewnie będzie właśnie krótkich, prostych, szybkich, takich, na które bez problemu udzieliłyście, czy, udzieli, łyście, czy udzielilibyście poprawnej odpowiedzi. Warto tego uniknąć, tym samym pierwsze przejście szybkie, sprawne, bez zbędnego zatrzymywania się. W drugim podejściu, słuchajcie, skupiam się na pozostałych pytaniach. Czyli okej, okay, doszedłem do końca, mam pytanie numer 65, kilka zostało. Pominiętych kilka, kilkanaście, może nawet zostało pominiętych, na tych, czy tymi pytaniami zajmuję się w drugim podejściu. No tutaj już oczywiście odpowiednio czasu, odpowiednią ilość czasu będę im poświęcał, taką, aby dokładnie je przeczytać, zrozumieć, zastanowić się. Natomiast jeżeli no, mimo poświęcenia tego czasu odpowiednio długiego nadal nie jestem pewny, pewna odpowiedzi. Kontynuuję, idę dalej, tak? To znaczy, no, no znowu nie chcę doprowadzić do sytuacji, gdzie, gdzie e, e, na pozostałe znałbym odpowiedź, a, a tutaj się zawiesiłem i, i trudno, i zmarnowałem ten cały dostępny czas. Więc jak kontynuuję e, to przejście numer dwa, zakładam, że już dla przejścia numer trzy zostały naprawdę perełki. No takie super trudne pytania, na które odpowiedzi nie znam. E, no i w tym trzecim podejściu. Wybieram najbardziej prawdopodobną z listy odpowiedzi na te takie najbardziej trudne pytania. Lepiej strzelić. Jak widzicie tutaj wprost, nie ma kary za zgadywanie. Nie ma punktów ujemnych, czyli no zdecydowanie nierozsądnym byłoby nieudzielenie odpowiedzi. No to w tym trzecim podejściu właśnie to robię. No i ewentualnie przeglądam sobie jeszcze pytania zamarkowane. Każde pytanie możecie sobie zamarkować. Jeżeli chcecie do niego wrócić z takich czy innych powodów, to jeszcze ten, to, to, ten trzeci przebieg, to trzecie przejście, to jest jeszcze dobry czas właśnie na to, żeby to zrobić. Ja w ten sposób zdaję, tak jak wspomniałem, nie mam tego stresu związanego z upływającym czasem, tak? Bo wiem, że OK, już doszedłem do końca, jeszcze ile czasu mam, żeby zrobić przejście numer dwa czy trzy. No i no, gwarantuję sobie, że na pewno nie straciłem szansy na zdobycie punktów na pytaniach. Prostych. Również Wam rekomenduję to podejście, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, swobodnie możecie po egzaminie się poruszać, wracając do pytań, które już wcześniej widziałyście czy widzieliście. Jak wygląda, słuchajcie, sam egzamin? Sam egzamin składa się z różnego rodzaju pytań lub zadań. Przede wszystkim pierwsze bardzo popularne pytanie, multiple choice, czyli ma jedną poprawną odpowiedź i trzy niepoprawne odpowiedzi. Pytania są. Pytanie jest jedno, odpowiedzi są cztery. Jedna z nich jest poprawna, pozostałe trzy to tak zwane dystraktory, czyli takie, które próbują was wyciągnąć w przysłowiowe maliny. Multiple response, czyli ma dwie lub więcej, najczęściej dwie poprawne odpowiedzi z pięciu opcji. Zawsze widzicie, czy jest to dwie, tak? To znaczy Amazon wprost w pytaniu mówi: Select two. Więc widzicie, że macie wybrać dwie. Poprawne odpowiedzi z prezentowanych wam opcji, na przykład pięciu. Najczęściej to są dwa, dwie poprawne odpowiedzi, w niektórych egzaminach może to wyglądać inaczej. I to, co możemy powiedzieć na dzisiaj, to to, że wszystkie egzaminy Amazon Web Services składają się właśnie albo z Multiple Choice, albo z Multiple Response Questions. Tak to wygląda na dziś. Skąd więc ta trzeci, ten trzeci element oznaczony tutaj wyraźną znacznikiem New? exam Lab. Słuchajcie, to jest coś, czego należy się spodziewać w niedalekiej przyszłości. Właśnie kończymy podejścia do egzaminu Sysops w wersji beta. Możliwe, że część z Was już go zdawała, ja miałem przyjemność zdawać. Nie wiem, czy zdałem, bo jak to z każdą betą będę czekał do 90 dni na wynik, ale był to pierwszy egzamin, którego właśnie ten, tenże czas bety się kończy w którym Amazon testował nie tylko multiple choice czy multiple response questions, ale również zadania praktyczne, czyli część egzaminu, w którym otrzymujecie dostęp do konsoli Amazon Web Services, przez przeglądarkę oczywiście elegancko to działa. Odpowiednio poblokowany macie dostęp do internetu, z Google sobie nie pokorzystacie, macie po prostu dostęp do konsoli Amazon Web Services i tyle. I macie listę zadań, nie pojedyncze, tylko listę zadań, które w danym laboratorium macie zrealizować. Co to mogą być za zadania? No to są zadania związane z sprawdzeniem, czy macie wiedzę praktyczną dotyczącą konfiguracji, akurat w egzaminie SysOps, konfiguracji wybranych usług Amazon Web Services. Może to być więc zadanie typu: utwórz sieć, podziel ją na odpowiednie podsieci, skonfiguruj routing, utwórz security grupę. Um, um, skonfiguruj um, um, co może być, nacl tak? Um, macie przy okazji podane pewne właściwości tych um, obiektów, które um, macie zadanie stworzyć, na przykład utwórz um, VPC o podanym CIDR range, załóż um, pod sieć w, podanym, w podanej availability zone, z określonym również sider range. Czyli widzicie jakby pewne właściwości dla tego zadania i konfigurujecie. Sposób, w który to zrobicie, dowolny. tak, no, Bardzo często w różny sposób można pewne cele osiągnąć, więc jakby sposób nie gra roli, liczy się. Efekt końcowy, czyli czy na samym końcu zrobiliście, zrobiłyście wszystko to, co przed wami za zadanie postawiono. Ważne, można tutaj zdobyć częściowe punkty, czyli niekoniecznie kompletna realizacja całego zadania powoduje uzyskanie punktów. No, wykonanie jakby pod. Punktów, podkroków niezbędnych do, do czy, czy wylistowanych w opisie laboratorium również jest punktowane. Tak jak wspomniałem, jest to nowa rzecz, której należy spodziewać się według oficjalnych zapowiedzi, jeżeli wszystko pójdzie w porządku w trzecim kwartale 2021 roku. Wtedy też powinno po zakładam z sukcesem zakończonym egzaminie Beta Sysops. Wtedy też powinien pojawić się już w normalnym dostępie egzamin Sysops, czyli ten pierwszy poziom. Associate dla Role Operations, który właśnie egzam Laby będzie zawierał. Zakładam, że będzie to kontynuowane i rozszerzane o inne egzaminy certyfikacyjne w przyszłości. Wasz egzamin będzie również zawierał pytania, które są nieoceniane. To są pytania, które trafiają do puli. Pytań są nowe i jeszcze egzamin nie ma, jeszcze AWS nie ma pewności, czy one no, zostały w odpowiedni sposób zbudowane i tym samym czy Statystycznie y, średnia liczba poprawnych odpowiedzi na to pytanie jest pasuje do reszty. Tak? Czy, czy, czy krótko rzecz ujmując, coś z tym pytaniem może nie jest nie w porządku. I takie pytania trafiają, wy nie widzicie, które to jest, nie widzicie, które pytanie to jest to, które ewentualnie trafiło z poli unscored content, stąd też trudnym jest to wyliczanie konkretnej liczby poprawnych pytań, które należy udzielić, aby egzamin zdać. Tam widzieliście te 720 punktów na 1000, no ale zakładając ten unscored content, zakładając ewentualnie jeszcze laboratoria, no nie jest to oczywiste, ale do tego jeszcze wrócę. Tak wyglądają więc pytania. Sam egzamin w jaki sposób działa? Po części już o tym wspominałem. Możesz oznaczać pytania i wracać do nich później. Macie więc tutaj swobodę. Przed zakończeniem egzaminu możesz spokojnie przejrzeć swoje odpowiedzi i ewentualnie je zmienić. Ale jeżeli egzamin będzie zawierał laboratoria, tak jak wspomniany przeze mnie egzamin SySOPS, to hmm, pytania są w pierwszej jego części a laboratoria w drugiej. Tym samym w momencie, kiedy skończycie tę pierwszą część z pytaniami, i przejdziecie do części z laboratorium, to nie można już się cofnąć do sekcji z pytaniami. Spokojnie, jakby jesteście o tym bardzo czytelny sposób informowani czy informowane, więc nie da się tego przeoczyć. W trakcie egzaminu jasno pojawił się komunikat, że uważaj, jak przejdziesz dalej, nie będziesz mógł, mogła cofnąć się już do sekcji pytań. Widzisz zdecydowanie pozostały czas, czyli spokojnie, nawet nie możesz mieć zegarka. <laughs> Przynajmniej na egzaminie online jest to niemożliwe. Nie musisz się tym przejmować. Widzisz jeszcze cały czas, ile, ile czasu do końca tobie pozostało. No i po zakończeniu egzaminu jesteś informowany o jego wyniku, to znaczy pass fail, z wyłączeniem egzaminów beta. Jeżeli ktoś by podszedł do bety, chociażby do wspomnianego przeze mnie Sysopsa, to na końcu bety takiego wyniku nie widzisz. O wyniku egzaminu beta. Jesteś informowana, informowany do 90 dni po zakończeniu bety. Poziom zaliczenia może się różnić. Ja o tym wspominałem. To może być 700, to może być 720 punktów na 1000, tak, czy inaczej, trudno go wyliczyć ze względu na. Wspomniane przeze mnie różne rodzaje pytań, które występują w egzaminie, w egzaminie włączając w to pytania unscored. Moja rada, jeżeli celujesz w 8 poprawnych odpowiedzi na 10 pytań, to zdasz. Krótko rzecz mówiąc te 8 na 10 pewnik. Tak? No, tam 7 może też jeszcze się uda, wszystko co mniej już nie, więc jesteś w stanie sobie wyliczyć liczbę pytań, które ewentualnie mogłyby być niepoprawne dla każdego egzaminu, aby wiedzieć OK, czy czujesz się bezpiecznie przed kliknięciem już ostatecznym submit, czy może jeszcze przejrzysz wybrane pytania ponownie. Nie udało się nie udało się Tobie zdać, nie udało się Tobie zaliczyć danego egzaminu, możesz go powtórzyć po 14 dniach, czyli taka jest, taki jest tutaj czas, który trzeba odczekać, zanim jeszcze raz podejdziemy do tego samego egzaminu. Oczywiście za to ponowne podejście trzeba zapłacić i nie ma limitu na te, na te podejścia, więc można sobie podchodzić tyle razy, ile potrzeba. No ja zakładam, że w zdecydowanej większości przypadków jednak pierwsze podejście już będzie podejściem, które zakończy się sukcesem. No dobrze, słuchajcie, a jak wygląda zdawanie online? Ja wspomniałem, że w dzisiejszych czasach covid to bardzo popularna metoda zdawania. Czym różni się więc ten egzamin? Powiedziałbym zasadniczo, sam egzamin niczym. No, bardzo różni się środowisko w którym je zdajecie, bo nie zdajecie go w autoryzowanym ośrodku z kamerą, proktorem, dedykowanym dla was miejscem, szafką do schowania prywatnych rzeczy. Tylko zdajecie to w swoim domu czy w biurze. No i w związku z tym, jak taki egzamin wygląda, czego powinnyście, powinniście się przed takim egzaminem spodziewać? Przede wszystkim fajna informacja, dostępna ta forma jest dla wszystkich egzaminów u wszystkich dostawców. Czyli nieważne, czy zdajecie w, czy zdajecie w PSI, czy zdajecie w Pearson View, jest to dostępne. Terminy są nawet dostępne tego samego dnia. No to, to również jest mega mega wygodne, tak? Czyli wiem, że muszę zdać, nie wiem, dla przetargu, dla innego celu egzamin w tym tygodniu. No to tak jak mówię w większości przypadków, jak ja sprawdzałem, to mogą zarejestrować się na egzamin nawet jeszcze tego samego dnia, a na pewno już dnia kolejnego konieczne, konieczne, zalecane tu jest napisane, ale ja zdecydowanie mówię konieczne. Słuchajcie, wykorzystanie stałego łącza, czyli no nie nie stawiajcie losu swojego egzaminu na ewentualne niestabilne Wi-Fi. Komputer prywatny, co to oznacza? No oni nie rekomendują, abyście korzystali, czy korzystały z komputera firmowego, z jakimiś VPN-ami, nie VPN-ami, z jakimś dodatkowym security software, no, żeby się nie okazało, że on jest w konflikcie z aplikacją, za pomocą której ten egzamin na lokalnym komputerze zdajecie. Więc no do do sprawdzenia. Tam wcześniej dostaje się możliwość jakby uruchomienia takiego egzaminu testowego i sprawdzenia, czy wszystko gra OK. No, niemniej jednak no, często pewnie trudno przewidzieć wszystkie mechanizmy blokad, które na komputerze firmowym mogą wystąpić. Stąd taka rekomendacja, pewnie bazująca na wielu doświadczeniach, które, które firmy dostarczające egzaminy miały. Potrzebna jest wam kamera, to pewne i mikrofon, i odpowiednia przestrzeń. Co rozumiem przez odpowiednią przestrzeń? Cichy pokój, do którego nikt nie wejdzie. Jeżeli ktoś wejdzie i pojawi się w kamerze, koniec, egzamin jest przerwany. Jeżeli gdzieś tam będą dochodziły jakieś dźwięki, również pewnie ostrzeżenie, egzamin będzie przerwany. Więc cichy pokój, do którego nikt nie wejdzie. Jak zdajecie w domu, przynajmniej to jest to, co ja zawsze robię: drukuję kartkę, tak? zdaję egzamin, proszę nie wchodzić, tak aby córka na przykład nie wbiegła, bo akurat chciała zapytać tatę o, o to, jak włączyć sobie bajkę. Tak? Więc to ważny element, aby zadbać o, o, o to zamknięte pomieszczenie. No i oczywiście pomieszczenie, w którym które będziecie musieli, musiały pokazać na kamerze, na zdjęciach, jak ono wygląda, czy tam nie ma jakichś dodatkowych monitorów, które gdzieś stoją. Całe, w zasadzie ze wszystkich stron Twoje stanowisko będzie musiało być obfotografowane. Czasem też raz byłem poproszony o wzięcie kamery i po prostu okręcenie jej wokół osi, tak aby pokazać, jak wygląda mój pokój w danym momencie. W trakcie zdawania egzaminu kamera jest cały czas w Tobie w twarz wycelowana i no, naprawdę jest ten egzamin pilnowany, to znaczy zero rozglądania się gdzieś tam nad monitor, pod monitor, zero zasłaniania ust, takie są, to są elementy, które są zabronione i natychmiast wyłapywane, jeżeli ktoś ma jakiś odruch przy zastanawianiu się zasłonięcia twarzy, bardzo szybko dostanie komunikat od proktora, że to jest niedozwolone i proszę tego więcej nie robić. Co dalej? Sposób jest naprawdę bardzo wygodny, ja go bardzo doceniam, zdawałem już tak kilka egzaminów, pod warunkiem, że tym właśnie spokojnym pokojem, pomieszczeniem, czy w biurze, czy u siebie w domu dysponujesz. No i pewnym łączem do internetu. To znaczy jakakolwiek przygoda tutaj z brakiem dostępu i tym samym zerwaniem Twojego łącza no anuluje Twój egzamin. Anuluje Twój egzamin, nie ma żadnego, żadnej możliwości odzyskania pieniędzy, więc zdajesz jeszcze raz, płacisz jeszcze raz. Nieprzyjemne. Więc jakby pewne łącze jest tutaj niezbędne. Co możesz mieć ze sobą? Zasadniczo komputer. Ten, że właśnie no, przygotowany do odpowiedniego podejścia z odpowiednim softwarem zainstalowanym od dostawcy i Praktycznie wszystkim, całą resztą wyłączoną. E, możesz mieć wodę, to tak. E, czasami zewnętrzny monitor, to znaczy, już w kopisie konkretnego egzaminu znajduje się informacja, czy zewnętrzny dodatkowy monitor jest dozwolony. E, czasem jest, tak jak wspomniałem, natomiast jeżeli on jest, to musi być monitor w Twoim laptopie zamknięty. Tak? Także to dwóch monitorów mieć nie możesz. Możesz mieć jeden monitor, może to być zewnętrzny. Mi się nie chciało, powiem szczerze, z tym walczyć. Zdawałem po prostu na, 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 na laptopie bez żadnego zewnętrznego. Monitora, tak, aby się tam niepotrzebnie nie stresować, że coś pójdzie nie tak. Nie możesz opuszczać pokoju przez cały egzamin. No, weźcie to pod uwagę, pijąc ewentualnie albo chcąc wypić za dużo kawy przed, nie wyjdziecie, a czasem egzaminy potrafią trwać ponad 3 godziny. Nie ma takiej możliwości. Wyjście egzaminu anuluje ten egzamin. No i tak jak wspomniałem już wcześniej, nikt do Twojego pokoju nie może wejść, wbiec, krzyknąć, bo to też od razu anuluje egzamin. Także ważny element przygotowań. Poza tym, naprawdę jeszcze raz mówię, ze swoich doświadczeń kilkukrotnego zdawania takich egzaminów, bardzo wygodny sposób, sprawny, szybki sposób na podejście do egzaminu. Jak się zarejestrować? Wszystkie rejestracje i całe zarządzanie Twoim kontem certyfikacyjnym Amazon Web Services odbywa się przez stronę AWS Training certification Tam po odpowiednim zalogowaniu się do swojego konta certyfikacyjnego, dostajesz dostęp do wszystkich informacji o Twoim, o twoim procesie certyfikacji, czyli i transkrypt, i Twoje badge, i historię zdawanych egzaminów, i benefity. Między innymi jednym z benefitów jest voucher dający Tobie zniżkę 50% na kolejny egzamin. No, zasadniczo rekomendowane. Do wykorzystania przy certyfikacji, ale niekoniecznie w ten sposób musi być wykorzystany. Także to jest jedno centralne miejsce, gdzie ten proces rejestracji się realizuje, gdzie się nim zarządza. No, de facto, już po wyborze odpowiedniego ośrodka, czy to Pearson View, czy PSI. Pamiętajcie o tych dodatkowych 30 minutach. To jest w sekcji tej, o której już wcześniej mówiłem, czyli ten Request Additional Accommodation. Raz włączone jest już na Twoim koncie dostępne i przy rejestracji na egzamin nie musicie tego powtarzać. Także proces rejestracji dość prosty. Tak jak wspomniałem, wybieracie czy to online, czy on-site, jeżeli już takie możliwości będą. Wybieracie dostawcę Pearson View, PSI. Ja zdawałem akurat z Pearson Views, z PSI nie zdawałem, może ktoś ma inne przyzwyczajenia, więc tutaj tych dwóch dostawców jest dostępnych. No oczywiście w różnych terminach można też patrzeć. Jeżeli u jednego nie będzie terminu, który by wam pasował, może znajdziecie tenże termin u drugiego. A co z recertyfikacją? Twój zdany z sukcesem egzamin będzie cię cieszył przez 3 lata. To znaczy, 3 lata będzie on zachowywał swoją ważność. No i w tymże czasie będziesz zmuszona, zmuszony, no może mocno powiedziane, poproszony o proces recertyfikacji, zanim te 3 lata upłyną. Jak tę recertyfikację zrobić? Zdając aktualną wersję egzaminu. Czyli zdawałeś praktycznera? No to po, przed zakończeniem okresu trzech lat musisz zdać praktycznera jeszcze raz. Zdawałeś associate'a, no to musisz dać jeszcze raz. Lub zdać profesjonala, czyli jeżeli zdałem sobie associate'a architekta, a po dwóch i pół roku zdałem professional architekta, to daje mi tytuł professional, ale również przedłuża mi o kolejne 3 lata poziom associate. Czyli jakby ten, um, grupa egzaminów associate może być przedłużona, jeżeli tak to mogę nazwać, na dwa sposoby: albo poprzez zdanie jeszcze raz egzaminu, albo poprzez zdanie egzaminu wyższego, czyli professional. Egzaminy z grupy specialty jeszcze raz zdaję egzamin z grupy specialty. Pamiętaj, żeby skorzystać z 50% rabatu. On jest dostępny w sekcji benefits i tam każdy zdany egzamin daje tobie de facto możliwość właśnie kliknięcia w link claim benefit. Pojawi się tobie kod. Ten kod możesz wykorzystać przy rejestracji na egzamin i on da tobie 50% zniżkę. Tak jak wspomniałem przed chwilką, pamiętajcie o tym, że tę zniżkę możesz wykorzystać przy rejestracji na kolejny egzamin, na przykład i tym samym zapłacisz za niego 75 dolarów, a nie 150. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Wziął, wzięła ten, tę zniżkę i wykorzystała przy rejestracji na inny egzamin. Na przykład chcesz podejść do profesjonala i zamiast zapłacić 300, wolisz 150. To, to też zadziała. Nie spotkałem się tutaj z żadnym ograniczeniem, więc ważna rzecz, aby pamiętać o tym 50% rabacie na kolejny egzamin. No i nie musisz pamiętać o tym o tej recertyfikacji. Amazon się tobie zdecydowanie Przypomnij wielokrotnie się przypomni, e, mailem e, uzyskasz informację na parę miesięcy wcześniej, że twoja certyfikacja powoli upływa e, i warto byłoby się przygotować do procesu recertyfikacji. Zanim skończymy, kilka przypominających jeszcze raz informacji o ważnych stronach, ważnych sajtach e, tutaj w naszym obszarze m, AWS Polska przede wszystkim o m, stronie Amazon web-services dla CEE, na której możecie znaleźć aktualne oferty pracy. Przypominam również o grupie na Facebooku AWS Polska, gdzie możecie śledzić najnowsze informacje o tym, co się będzie wokół AWS-u w najbliższych dniach działo, o nowych webinarach, o nowych sesjach, które planujemy, czy wydarzeniach. No i oczywiście również kanał YouTube AWS Polska, gdzie znajduje się wiele filmów z wcześniejszych spotkań, z wcześniejszych webinarów, bardzo prawdopodobne jeszcze nagrania z tego webinara. Znajdzie się tam również. Meetup AWS Polska, gdzie jak już troszkę nam rzeczywistość to ułatwi, bardziej będziecie również znajdowali znajdowały informacje o czekających nas najbliższych wydarzeniach. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że. Szybko, sprawnie i rzeczowo udało mi się przedstawić temat certyfikacji w Amazon Web Services. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, zapraszam do kontaktu przez LinkedIn. Tam znajdziecie mnie pod moim imieniem i nazwiskiem Michał Karski. Jeżeli wolicie komunikację mailową, zapraszam do wysłania maila pod adres michal.cloudteam.pl. I co? Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Amazon Web Services lub może w naszych salach szkoleniowych. Na razie oczywiście wirtualnych, ale jeżeli tylko macie chęć przygotowania się, do egzaminów, do certyfikacji Amazon Web Services na szkoleniach autoryzowanych. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty i bardzo możliwe, że wtedy spotkamy się już na szkoleniu. Dziękuję, miłego popołudnia życzę. Do zobaczenia.